Jak ja się cieszę, że byłam w lato w Polsce i w Niemczech, bo tu pogoda jest okropna. Dzisiaj jest ładnie słonecznie, ale tak to piździ, wieje, pada, zimno. Takie mamy lato. Mam na imię Marzena, a ten kanał jest o wszystkim i o niczym. Tak naprawdę możecie znaleźć tutaj wiele interesujących rzeczy albo po prostu zwykłe, banalne życie każdego z nas. W tym przypadku mojego, bo ja właśnie się dzielę najczęściej tym, co u mnie w życiu słychać, gdzie jeżdżę, co jadam, co kupuję, czym się smaruję, jak się ubieram, jakie wartości życiowe cenię, co jest dla mnie złe, co jest dobre. Dzisiaj byłam na zakupach szkolnych tak naprawdę, bo już za tydzień wy będziecie ten filmik widzieć z opóźnieniem, więc może już będzie tydzień albo i miesiąc po. Nie wiem, kiedy wrzucę ten materiał. Tak czy inaczej, za tydzień zaczyna się rok szkolny i trzeba było zrobić zapasy. Wcześniej byliśmy na wakacjach, więc zapasów takich szkolnych nie kupowaliśmy jeszcze. I zrobiłam to dzisiaj. W ciągu roku szkolnego jest trudno kupić jakieś spodnie czy koszulki, tak zwane mundurki. Są do tego odpowiednie sklepy, ale jeżeli chodzi o jakieś takie ubrania tańsze, no to przed samym rokiem szkolnym w każdym sklepie, w każdym markecie, wszędzie są promocje i te artykuły szkolne, czy to obuwnicze, czy ubraniowe, czy jakieś tam produkty typu zeszyty, długopisy, kartki itd., itd. Można dostać przeważnie tylko przed rozpoczęciem roku szkolnego. Później jest trudno kupić nawet spodnie czy koszulkę, taką właśnie, którą muszą nosić szkoły, bo jeżeli chodzi już o na przykład krawaty, czy marynarki, to są specjalne sklepy takie, bo każda szkoła ma inne logo i tak dalej, ale nie bójcie się, ja nie będę pokazywała wam zakupów szkolnych, z tego względu, że no, co roku są praktycznie takie same, tylko większe rozmiary. Po prostu byliśmy na zakupach i przy okazji wykorzystałam ten czas i zrobiłam zakupy swoje. Wybaczcie mi, to jestem strasznie zmęczona, mój organizm jakoś ostatnio po tych wakacjach nie może dojść do siebie po urlopie. Jestem jakaś taka zmęczona, wycieńczona. Nawet jeszcze nie byłam na ćwiczeniach, jeżeli chodzi o ćwiczenia gimnastyczne, gdzie chodzę na siłownię. I tam są klasy i tam robimy różny materiał. To jeszcze nie byłam. Myślę, że pójdę dopiero w przyszłym tygodniu. Dopiero jeden trening wykonałam w domu, czy dwa? Dwa treningi chyba wykonałam w domu. Dobra, pokażę wam, że zaszłam sobie do TK Maxa. W TK Maxie są teraz promocje i przeceny ze względu na to, że kończy się lato, to te wyprzedaże są dosyć duże, więc ciekawa jestem, czy wam też udaje się kupić coś ciekawego na promocjach. Ja nie kupuję rzeczy w normalnych sklepach. Staram się kupować wszystko z przecen, z promocji lub nawet u babci. Myślę, że niedługo będzie taki jesienno-zimowy sezon, gdzie będę potrzebowała odnowić trochę garderobę. Na pewno będę szła na zakupy do babci i nagram wam taki filmik, bo te filmiki bardzo, bardzo lubiliście. No i co? Dwa biustonosze, takie ładne koronkowe biustonosze, jeden różowy, drugi czarny. Powiem wam, że przed wyjazdem zakupiłam bardzo dużo bielizny nowej, tego mam multum, ale od przybytku głowa nie boli w tym przypadku. Zobaczcie, 7 funtów zapłaciłam za dwie sztuki, to jest bardzo fajna cena, jakiś tam bezfirmowy. Może to jest jakaś firma, której totalnie nie znam, nawet nie wiem. Nie ma to dla mnie najmniejszego znaczenia. Jest to rozmiar po prostu medium. Wygląda ok.
da się. Także niewiele w tym TikTok się kupiłam, bo to są dosłownie trzy rzeczy. Ale pokażę i nagram. 5 funtów zapłaciłam za koszulkę, biała koszulka. Pumy, bardzo fajna biała koszulka. Do moich sportów potrzebuję nowe leginsy, nowe koszulki, nowe topy. Z tego względu, zobaczcie, 5 funtów na przecenie. Koszulka Pumy. Potrzebuję nowych ubrań ze względu na to, że tylko teraz ja widzę, że ona jakaś duża, widziałam large. Ze względu na to, że no w suszarce jednak te ciuchy się dosyć niszczą, a ja jeszcze bardzo często je biorę. No i trzeba będzie kupić nowe. Dobra, zobaczcie, detoks, herbata. Ja jestem bardzo ziołową kobietą, bardzo lubię herbaty, kawę też. Dużo pijam takich rzeczy i wypatrzyłam na promocji organiczną herbatę. 2,50 tylko kosztowała. Nie wiem normalnie jak kosztuje, bo w takich przypadkach chyba cena nie gra roli, jeżeli chodzi o zdrowie. I teraz Wam powiem, co tutaj jest. Mięta pieprzowa, liście borówki, pokrzywa, czomber górski, wiecznik kulisty i imbir. A czemu jestem taka cwana, że tak szybko to przetłumaczyłam? Bo mam... O! Przepraszam, bo tutaj mam po polsku. Bo na przykład po angielsku no wszystko wiem, tylko nie wiedziałabym, co to jest ten wiecznik kulisty. Bo szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, co to jest za roślina. Napar ziołowy o bardzo przyjemnym smaku i aromacie do spożywania o każdej porze na ciepło lub na zimno. Szczególnie polecany na koniec dnia. Przygotowaną wodę zalać dzbanek do herbaty, 1-2 łyżkami herbaty na kosztą filiżankę, pozostawić do zaparzenia przez 5 minut. Rozkoszuj się, przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. W chłodnym i suchym miejscu. Także jest to herbata taka typowo relaksacyjna. Idealna na zakończenie dnia. Ja jak mi to było system? Muszę sobie odświeżyć farbę i przydałoby mi się chyba pójść do fryzjera. Także kupiłam sobie taką herbatkę, chociaż tych herbat mam dużo, ale też dużo tych herbat pijam. I bardzo lubię testować nowe herbaty. I tak sobie właśnie przypomniałam, że zwłaszcza ja się bardzo delikatnie maluję, praktycznie nie mam... Troszeczkę sobie brwi podkreślam, bo tych brwi prawie w ogóle nie mam, to sobie podkreślam i maluję rzęsy i koniec, kropka. I czarną kredką na górnej powiece linia wodna rzęs, czyli od środka maluję górną powiekę. I tak podkreślam swoje oczy, koniec mojego makijażu. Dobra, taka herbata. Miałam urodziny, więc widzieliście w poprzednich filmikach za pieniądze, które dostałam od rodziny, od córki i od mojej mamy, kupiłam sobie tamte produkty, ale miałam też jeszcze gift karty i gift kartę miałam od syna i od córki, czyli miałam dwie gift karty, które miałam z Rituals i dzisiaj sobie pozwoliłam, bo byłam przy okazji tam w tym mieście, gdzie w tym sklepie, gdzie znajduje się właśnie Ritual i postanowiłam sobie wypróbować, bo nigdy jeszcze nie używałam, a kończy mi się tonik do cery, do skóry i teraz kojący tonik do twarzy to jest. Także jest z aloe vera, czyli z aloesem, także sprawdzi mi się, mam nadzieję, dobrze, ładnie pachnie, delikatnie prawie nie czuć, ale kosmetyki z Ritualsa dosyć mi się sprawdzają, mam i perfumy, i dużo innych rzeczy, na pewno wszystkie mydła używam, szampony i odżywki do włosów,
i peelingi do ciała bardzo lubię, zawsze mam i mam olejek do ciała, też taki z brokatem bardzo lubię, zawsze misiek mi kupuje w prezencie i przywozi. Także kupiłam sobie za jedną kartę, kupiłam tonik do twarzy i tutaj kupiłam sobie nowy w Rituals krem na noc i to jest nawilżający krem na noc. Wysoko nawilżający kompleks. Czekajcie. Jeszcze nie. Bardzo mi się podobają opakowania. Ładne są te kremy. O, tak wyglądają. I można je napełniać. Nie? Tylko ja nie pamiętam, jak to szło. Zobaczcie. Aha. To jest puste. Czekajcie, dajcie mi. A, już widzę. To jest fajne, że wtedy chyba jest tańszy ten krem z tego, co pamiętam. No, trzeba to wyciągnąć po prostu. Tutaj. Do wyciągnięcia jest to. Widzicie? Zaraz się skaleczę. Idę jutro na paznokcie, ale nie chcę sobie zniszczyć pazurka. Po prostu to się wyciąga, tak jak tu widzicie na załączonym opakowaniu tą część i później można po prostu to kupić i jest wtedy tańsze. Że właśnie można kupować uzupełnienie, ratując planetę. Fajna sprawa. Dobra, krem na noc jeszcze mam, ale od przybytku głowa nie boli. Świetny, delikatny zapach tego kremu. Ja sobie wcześniej nakładałam ten krem. Fajna formuła, nawilżający. Fajnie, delikatnie pachnie. Ojej, jaka przyjemność. Także na pewno, jeżeli on mnie nie będzie tylko podrażniał, ani wysypywał, bo mam tendencję do tego, że właśnie różne kremy mnie zapychają, a dziwne, bo mam suchą cerę, to bardzo przyjemny zapach. Dobra. Oczywiście w Ritual, jeżeli kupicie coś tam za powyżej 45 funtów, przeważnie dostaje się prezenciki. Aha, to krawat. I tym razem prezenty, jakie dają u nas przynajmniej, to jest Clean Beauty Bar. Ultra Rich for Face, Hair and Body. Czyli bogate mydełka do mycia. Tak jak widzicie tutaj, muszę sprawdzić od tej strony twarz, ciało i włosy. Próbeczki, mydełek. Fajna sprawa. Bardzo lubię. Później można kupić sobie, jak widzicie, te mydła w kostce. Mydła w kostce powracają do łask. I dostałam również próbeczkę. Próbka jest to tego samego produktu. Tego produktu. A nie, to jest nawilżający żel, krem do twarzy. Także próbeczkę tego żelu. Bardzo się cieszę. Uwielbiam wszelakie próbki i myślę, że raz w miesiącu, jeżeli mi się sprawdzą te kosmetyki, raz w miesiącu będę udawała się do kupienia i wypróbowywania sobie różnych kosmetyków z Ritualsa, jeżeli chodzi o kosmetyki do twarzy. Dziękuję ślicznie za uwagę. Do zobaczenia w następnym filmiku. Żegnam się z Wami. Myślę, że następny raz zrobimy test maskary Lancome, tej nowej, co sobie kupiłam, bo jeszcze jej w ogóle nie użyłam,
Więc pierwsze wrażenie, nagramy pierwsze wrażenie tego tuszu. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa, pa.